Wielkim sukcesem zakończył się start reprezentacji polskiej policji w międzynarodowym turnieju w piłce nożnej kobiet, który rozegrany został na Majorce. W składzie z reprezentującą garnizon Świętokrzyski na co dzień pełniącą służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim starszą sierżant Moniką Sławek, polska reprezentacja sięgnęła po najwyższe laury. Turniej w Hiszpanii rozgrywany był jako nieoficjalne Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych. Reprezentacja policji w piłce nożnej kobiet w dniach 11-15 maja udała się na Majorkę do Santa Ponsa na Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych. W rywalizacji kobiet startowało 10 ekip, m.in. z Francji, Włoch, Norwegii, Anglii, Czech. Reprezentacja uczestniczyła w tym turnieju już drugi raz. W zeszłym roku dziewczyny zdobyły srebrny medal. Jednak droga do sukcesu nie była wcale łatwa. Przez 3 dni turnieju polskie policjantki musiały się mocno napracować na końcowy sukces. W rywalizacji grupowej wygrałyśmy 4 mecze, 4 zremisowałyśmy i 1 przegrałyśmy. W ćwierćfinale spotkałyśmy się z zawodniczkami z Portugalii. Był to najbardziej emocjonujący, dramatyczny ćwierćfinał, bowiem zakończony serią rzutów karnych. No ale radość była ogromna i awans do półfinału. W półfinale zagrałyśmy z Włoszkami, które naprawdę bardzo dobry poziom reprezentowały. I skromne 1-0, zwycięstwo, ale również bardzo nasza mądra, fajna gra i ten finał. Finał, w którym zmierzyłyśmy się z żandarmerią francuską. Zdominowałyśmy zespół francuski od samego początku do końca. Kontrolowałyśmy przebieg spotkania. Dziewczyny zagrały naprawdę super spotkanie. Po triumfie na Majorce polskie piłkarki i policjantki startować będą w kolejnych imprezach przewidzianych dla służb mundurowych. W najbliższym czasie reprezentacja policji w piłce nożnej wybiera się na 2 turnieje w Polsce, do Gdyni i Olsztyna. Natomiast w październiku jedziemy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej halowej. Jest to nagroda, jaka była za zwycięstwo na turnieju w Majorce. Złoty medal w mistrzostwach był ogromnym osiągnięciem polskich policjantek. Gratulacje należą się wszystkim przedstawicielkom naszej reprezentacji. Z tego miejsca pragnę podziękować zespołowi za wspaniały turniej, za wspaniałe emocje, przeżycia, jakie miałyśmy na Majorce. Jeśli zapał i entuzjazm dziewcząt w mundurach na piłkarskich boiskach będzie taki jak podczas turnieju na Półwyspie Iberyjskim, to na kolejne sukcesy polskich policjantek długo czekać nie będziemy.